Dariusz Szpakowski oraz Włodzimierz Szaranowicz. Witamy z przepięknej Barcelony. Będziemy mieli przyjemność komentować dla Państwa to spotkanie. To jest naprawdę magiczny, fascynujący stadion, będący dumą Katalonii. I zaczęliśmy, piłkarze Atletico przy piłce. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Ryzykownie, ale udanie. Nieudany wślizg na początku tego spotkania. Nie czekali i już zaczęli. Bardzo udana, świetna obrona. A teraz Reyes, Agüero, Abidal. Skutecznie dograł do kolegi. Jest dobrze ustawiony, czeka tylko na podanie. Ładna wymiana. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Ryzykowna, ale udana interwencja. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Dobrze teraz zdołał utrzymać się przy piłce. Przechwyt, ale nie opanował. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Przejęli piłkę. Camp Nou, stadion, który tak świetnie kojarzy się polskim kibicom, jest największym stadionem w Europie i jednym z największych na świecie. Nie dość, że jest piękny, to mieści 98 tysięcy widzów. Teraz Filia. Xavi. Messi. Wybijają teraz do przodu. Zespół traci piłkę. Simao. Dawid Villa. To dobry moment na centrę. Łatwo przejęła obrona to dośrodkowanie. I jest ta! O, udało mu się ładnie podać. Świetna wrzutka. Sędzia przyznaje rzut rożny Barcelonie. Skuteczna interwencja, ale na pewno nerwowa. Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Szkoda, niecelny ten strzał. Ale główkował naprawdę nieźle. Agüero. Świetnie przeda się przez obronę. Zaryzykował, ale z ogromnym wyczuciem i przejął piłkę. Fantastycznie sobie poradził. Dobrze próbował, ale stracił. Strata i przy piłce rywale. Dobrze podał, ależ piękna bramka. Finezja i czyste uderzenie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. Szkoda, że nie opanował tej piłki. No teraz zagrał z wykorzystaniem bramkarza. Agüero.
Czy to wykorzysta? Ale znakomicie! Po raz kolejny popisuje się bramkarz swoimi umiejętnościami. Ujfalushi. Simao. Oddał piłkę. Jago. Mieliśmy przerwy w grze. Słusznie sędzia. Był faul i rzut wolny. Jago. Xavi. I Villa. Ładne dośrodkowanie. To dośrodkowanie trafia do obrońcy. Końcowy gwizdek po pierwszych 45 minutach. Spodziewaliśmy się chyba bardziej emocjonującego pojedynku. Rzeczywiście, ale w pierwszej połowie nic się nie działo. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Piqué. Abidal. Abidal. Xavi. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. A udało mu się odebrać piłkę. Xavi. Messi. Brawo! Gol! Uradowany! Chyba poczuł się jak w niebie. Coraz bardziej dominują w tym spotkaniu. Potwierdzają swoją przewagę kolejną bramką. Wspaniała asysta przy tej bramce. Güero. Reyes. Asunción. Szkoda, mogło być groźnie. Messi. Daniel Alves. Celnie, dobrze. Xavi. Cudowna seria podań, jestem pod wrażeniem. Dobre przejęcie przez obronę. Och, ładnie to zrobił. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Xavi. David Villa. Po raz kolejny w dzisiejszym meczu niecelne podanie tego zawodnika. Aguero. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Przeciwnicy przejęli. Simao. Forlan. Precyzyjne podanie. Nieudana akcja. Asunción. No, zastąpił bramkarza. Dwóch rezerwowych gotowych do wejścia. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. I Villa. No, wygląda na to, że rzucają teraz wszystkie siły do ataku. To wszystko, co mogą teraz zrobić. Muszą odrabiać straty. Iniesta. Ładne podanie. Aguero. Daniel Alves. Za szybko stracili. Xavi. Iniesta. David Villa teraz. Ma teraz szansę. Nie było bliska. Ach, świetne wyjście. Zdołał wyłuskać piłkę. Tak, bo minimalny błąd i byłby rzut karny. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny.
Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. No, prawie, ale nie opanował piłki. Mario Suarez. Dobrze dograł. Dośrodkowanie w pole karne. No i świetnie piąstkuje. Podanie. Niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. Villa. Ach, dzisiaj zupełnie nie wychodzą mu te podania. Kolejna strata. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. No i zgranie w pole karne. Strzał, ale prosto w rywala. Sędzia pokazuje rzut rożny dla Barcelony. Obaj trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Głową w kierunku bramki. No, troszkę przestraszony, ale zdołał wybić piłkę poza boisko. No, przejął, ale nie opanował piłki. I kolejne znakomite podanie. Naprawdę dzisiaj cały zespół gra dokładnie. Sędzia pokazuje, że doliczone zostaną dodatkowe minuty do czasu gry. Agüero. Sędzia po raz ostatni gwizdnął w tym meczu. Kończy się mecz, zwycięstwo w pełni zasłużone. Zdecydowanie przeważali. Zagrali przede wszystkim skutecznie w obronie i w ataku, zdobywając wiele bramek i zachowując czyste konto. Cóż za niesamowity mecz. Myślę, że na długo zapadnie nam w pamięć, ale trzeba się żegnać. Szkoda. Do zobaczenia, mówi Dariusz Szpakowski. Thank you.